Ptaki krukowate zna chyba każdy. Jednak wielu z nas myli je między sobą. Kruk, kawka czy wrona, a może gawron? Zapraszamy do wspólnej nauki rozpoznawania ptaków krukowatych. Te ptaki to wrony. Nie bez powodu ich pełna nazwa gatunkowa to wrona siwa. Oprócz koloru czarnego, wrony mają dużo szarości. Na brzuchu, podogoniu, plecach i karku. Drugim gatunkiem, ubarwionym w odcieniach szarości, jest kawka. Jest ona od wrony sporo mniejsza. Ciemnoszara, z jaśniejszymi bokami szyi i karkiem oraz ma jasną tęczówkę. Całkowicie czarne ptaki wielkości wrony to gawrony. Ich czarne pióra mienią się na fioletowo. Ptaki dorosłe od młodych rozpoznamy po jasnej i nieopierzonej nasadzie dzioba. Gawron bywa z kolei mylony z krukiem. Przede wszystkim kruka raczej nie spotkamy na miejskim trawniku. Jest on znacznie większy od gawrona, wielkością porównywalny z myszołowem. Również cały czarny i ma bardzo masywny dziób. Jednak polskie ptaki krukowate to nie tylko czerń i szarości. Należy do nich także znana wszystkim czarno-biała sroka z długim ogonem i niebiesko-zielonym metalicznym połyskiem, występująca w górach oraz na północnym wschodzie orzechówka, a także sójka. Rozpoznamy ją po różowej barwie tułowia, kreskowaniu na głowie, czarnym wąsie, czarnym ogonie z białą nasadą, a także błękitnym kreskowanym lusterkiem, czyli niewielkimi piórami na skrzydle. Piórko takie można czasem znaleźć w trawie, zgubione przez właścicielkę. Ptaki krukowate to w większości gatunki synantropijne. Unikają gniazdowania w miejscach niezasiedlonych przez ludzi. Prawdopodobnie ta bliskość człowieka zapewnia większe bezpieczeństwo. Wszak drapieżniki raczej schodzą nam, ludziom, z drogi. Wyjątkiem są tu kruki, które miasta omijają z daleka. Ptaki krukowate są wszystkożerne. Jedzą owady, pędy, ziarna, padlinę oraz wyjadają jaja i pisklęta z gniazd innych ptaków. Jednymi z najbardziej agresywnych krukowatych są wrony. Rabują lęgi kaczek, łysek, ptaków siewkowych oraz innych krukowatych. Pierwotnie wiele z nich występowało w terenie rolniczym, żywiąc się owadami, larwami, ziarnem i pędami roślin. Jednak wraz z kolonizacją miast zmianie uległa także dieta. Ptaki krukowate nazywane są czyścicielami miast. Często uprzątają nasze odpadki, wyjadają resztki z miejskich śmietników i żerują na wysypiskach. Sójki są znanym amatorem żołędzi. Na zimę robią z nich zapasy w podziemnych kryjówkach. O części z nich zapominają, dzięki czemu wyrastają z nich dębowe siewki. Znaczna część pokarmu kruków, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, to padlina. Ptaki informują się nawzajem o źródle padliny, a przy okazji sygnały te wychwytują także inne gatunki, co pomaga im przetrwać zimę. Padlinożercy pełnią ważną rolę, czyszcząc środowisko z martwych zwierząt, będących źródłem zarazków. Kawki i gawrony gniazdują kolonijnie, zaś kruki, sroki, wrony i sójki są pod tym względem samotnikami. Najłatwiej rozpoznać jest gniazdo sroki. Jest to spora kula z patyczków, najczęściej przykryta daszkiem. Wrona umieszcza gniazdo samotnie, w szczytowej części korony, blisko pnia. Gniazdo kruka często znajdziemy wysoko, na świerku lub sośnie. Po odchowaniu młodych przez kruki, gniazdo przydaje się innym ptakom,
zamieszkują je uszatki, pustułki czy kobuzy. Kawki do miast zawitały po II wojnie światowej, a zachęciły je do tego pełne skrytek, ruiny. Dziś chętnie zajmują budki lęgowe, szczeliny wentylacyjne czy kominy. Zaś w warunkach wiejskich chętnie zajmują dziuple. Gawrony budują swoje kolonie wysoko w drzewach, na przykład na topolach. Ptaki te muszą pilnować gniazd przed sąsiadami, którzy pod nieobecność gospodarzy mogliby podkraść materiał budulcowy. Zbieranie się w stada zimą to praktyka wielu gatunków ptaków, zaś wspólne gniazdowanie to już wyższy poziom trudności. Gniazdujące kolonijnie kawki i gawrony wykształciły mechanizmy hierarchii, które pozwalają ustalić, kto jest pierwszy w kolejności do jedzenia. Krukowate są uznawane za jedne z najbardziej inteligentnych ptaków. Zachowaniem, które często możemy obserwować, jest rzucanie orzechów na asfalt, tak aby się rozłupały lub też zostały zmiażdżone przez pojazdy. Ptaki krukowate zaczepiają dla zabawy inne zwierzęta. Bawią się, używają narzędzi, rozpoznają ludzkie twarze, a nawet poznają siebie w lustrze. Potrafią naśladować ludzką mowę i inne dźwięki. Często usłyszeć można sójkę udającą myszołowa albo kota. Robi to po to, aby przestraszyć małe ptaki śpiewające i skłonić je do opuszczenia gniazda. Wtedy sójka może wyjeść jaja lub pisklęta. Ptaki krukowate kojarzą nam się z gatunkami pospolitymi. Tymczasem niesłusznie. Kruk, który jest w Polsce obecnie średnio licznym gatunkiem lęgowym, jeszcze niedawno był ptakiem rzadkim i płochliwym. Miało to związek z wielowiekowym jego tępieniem. Do momentu objęcia ochroną gatunkową kruki przetrwały tylko w zwartych kompleksach leśnych. Gawron także jest średnio licznym gatunkiem lęgowym, jednak na czerwonej liście ptaków Polski został zakwalifikowany jako gatunek narażony. Ma to związek ze znacznym spadkiem populacji w ciągu ostatnich 15 lat. Powodem jest likwidacja gniazd oraz zmiany na stanowiących żerowiska terenach rolniczych. Wielkie stada gawronów, które obserwujemy w miastach zimą, to nie ptaki lęgowe, a zimujące u nas osobniki z północy. Należy pamiętać, że gawron jest w Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową, zaś częściową na obszarach miast. Kruk, wrona i sroka objęte są ochroną częściową, a kawka, sójka i orzechówka ścisłą. Pamiętajmy, iż jako gatunki chronione mają one prawo do miejsca także w naszym ludzkim świecie.